Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe to najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy szybko i szczerze. Odcinek 26. Witajcie w 26. odcinku naszego podcastu Książka w 5 pytań i 5 minut. Ja nazywam się Anna Król, a dziś porozmawiam z Julią Rzemek o powieści Przywiązania, Vivien Gornik. Ania, która czyta mnóstwo książek, o dziwo tej książki jeszcze nie czytała, ale ponieważ wszystkie tematy kobiece, dotyczące relacji matka-córka, przeszłości, międzypokoleniowych doświadczeń są jej bliskie, mam nadzieję, że dziś uda mi się ją przekonać do sięgnięcia po Przywiązania. No to już sprawdzamy. Jeśli mówimy o książce o kobietach, to chciałabym zacząć najprościej od pytania, kim są bohaterki przywiązań. Ta książka ma wiele bohaterek, ale dwie główne: to matka i córka. Matka dobiega już kresu życia, spaceruje sobie po Nowym Jorku właśnie wraz ze swoją córką, która jest pisarką i dziennikarką, i wspólnie odkopują wspomnienia z przeszłości. Ale poza tymi dwoma głównymi kobiecymi bohaterkami, w tej książce pojawia się cała galeria kobiecych typów i osobowości, które te dwie główne bohaterki wspominają, przytaczają, opowiadają ich historię. Ja mam takie wrażenie, że mamy teraz taki dobry czas pisania o kobietach. A także taki czas, w którym książki dotyczące tej tematyki bardzo często właśnie dotykają relacji matka-córka. I ciekawa jestem, jak przywiązania można by gdzieś umieścić w kręgu tych tytułów i tych książek. Faktycznie tak jest, że ta książka wpisuje się w ten nurt kobiecej literatury, tej literatury takiej właśnie opowiadającej o skomplikowanych relacjach. Ale ta książka w Polsce ukazała się teraz, a tak naprawdę powstała pod koniec lat 80.. I jakby Vivian Gornik tym pisaniem wyprzedziła wiele tych dzisiejszych trendów, może je wręcz stworzyła. I oczywiście można tą literaturę czytać jako taką literaturę feministyczną. Ja akurat niespecjalnie lubię wkładać książki do takich segregatorów. Dla mnie ta książka jest po prostu świetnie napisanym literackim tekstem i wielką przyjemność sprawiło mi podążanie za bohaterkami i odkrywanie ich świata, uczuć i emocji. A te wątki takie stricte kobiece oczywiście tam są i fajnie dziś wybrzmiewają. Ale myślę, że siła tej książki jest jakby dużo, dużo większa. A powiedz mi, co najbardziej e, Ciebie poruszyło w przywiązaniach? E, sama autorka Vivian Gornik mówi o tej książce, że to jest dzieło jej życia, że to jest książka, która stworzyła z niej e, pisarkę. Mhm. Wiesz co, faktycznie o tej książce było głośno przed jej polską premierą, i ja tak samo czytałam e, już przed sięgnięciem po lekturę, że, że to jest taka ważna literacko pozycja. I zastanawiałam się, czy, czy jakby nie będę rozczarowana, tak? I ja jestem tą książką zachwycona, dlatego że ona jest niesamowicie napisana. Ona ma bardzo jakby błyskotliwy język, dbałość o każde słowo, jest świetnie skonstruowana. Pokazuje jakby w takich mini scenkach, zamyka życie. To jest często taka... Proza codzienności, opowiadająca o zwyczajnym siedzeniu w kuchni, gadaniu, zajmowaniu się sobą, byciu z mężczyznami, relacjach takich między kobietami, ale tak samo jak kobiety, zwłaszcza w tych latach 50., -tych, 60., -tych funkcjonowały w związkach. I jakby dla mnie to jest siłą tej książki: to są takie wielkie wyczucie językowe, słuch autorki, to dystan. Na, na bardzo różnych emocjach gra, ale ta książka naprawdę porywa. Sama przyznałaś, że to jest książka, o której było głośno. Krytycy podkreślają, że jest to opowieść na wskroś autobiograficzna. I ja Jestem ciekawa, czy ty to czułaś i czy uważasz, że to ma znaczenie dla czytelnika? Wiesz co? Myślę, że to jest dodatkowa wartość tej książki, że ona jest biograficzna, bo ona jest tak napisana, że w gruncie rzeczy, gdyby ją wymyślić, to mogłoby to być równie dobrze stworzone z wyobraźni, ale ta książka jest szczera i to czuć. I myślę, że to jest jakby. Przełożenie tych osobistych doświadczeń Vivian Gornik, która jest dzisiaj starszą panią mieszkającą sobie gdzieś tam w Nowym Jorku. I ja czytając tą książkę miałam ją przed oczami. Tym bardziej, że pamiętam, jak ona się pojawiła na Big Book Festiwalu i, i, i właśnie z taką swoistą energią opowiadała o tym swoim przeszłym życiu. I ja, jakby będąc tego świadoma, czytałam tą książkę, wiedząc, że to jest ona, ale wydaje mi się, że to nie jest to jakby taki niezbędny element, że musisz to utożsamiać, Akurat z tą kobietą. Mogę Ci na koniec zadać intymne pytanie, bo ciekawa jestem bardzo, czy lektura tej książki jakoś um, wpłynęła na ciebie i dowiedziałaś się czegoś o swoich własnych relacjach ze swoją mamą. Może nie, że odkryłam całkiem coś nowego, ale po raz kolejny mogłam sobie powtórzyć, że ja mam wielkie szczęście, bo mam z moją mamą mocną więź, ale też taką szczerą, myślę, że też taką emocjonalną, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie mamy jakichś takich ciemnych plam w przeszłości, do których musimy teraz dochodzić i, i próbować je rozwikływać. Ale to, co mi się też skojarzyło z tą książką, tutaj bohaterki dużo spacerują, one chodzą po Nowym Jorku i to jest w ogóle też właśnie piękny spacer po, po tym cudownym mieście. I rozmawiają, i ja z moją mamą też bardzo lubię spacerować. I te spacery, i te rozmowy myślę, że to jest taka rzecz, która nas umacnia, która nam pozwala się więcej o sobie dowiedzieć. I tak jak tutaj Vivian Gornik rozmawia ze swoją matką, i one czasami wracają po kilkudziesięciu latach do tej samej sytuacji i różnie ją oceniają. I ja myślę, że to też tak jest, że im jesteśmy starsze, to od tych matek chcemy się też dowiedzieć czegoś innego, bo my jesteśmy na innym etapie, i też jesteśmy gotowe inne rzeczy usłyszeć. I myślę, że ta książka też trochę no pozwoliła mi to y, lepiej dostrzec. Bardzo ci dziękuję za tą w sumie dość osobistą rozmowę o matkach i córkach. Ja rzeczywiście lubię czytać takie historie, chociaż one mnie zwykle bardzo poruszają i uderzają w jakąś taką strunę ważną w moim życiu. I dla wszystkich, którzy kobiet przede wszystkim chyba, ale w ogóle dla wszystkich czytelników, którzy czują, że lubią przyglądać się także własnym relacjom, myślę, że ta książka może być ważna, więc raz jeszcze ją państwu polecamy. Tak i zapraszamy po nią do naszych księgarni, bo o tym zawsze ja z radością wspominam, nie tylko na Dąbrowskiego 81, ale także do naszej księgarni internetowej, gdzie przywiązania znajdziecie. A na dziś to już wszystko i zapraszamy Was za tydzień na kolejny odcinek naszego podcastu. Dziękujemy. Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i centrum wydarzeń literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Cafe. Czytam, gadam, żyję.